Witam wszystkich na kanale Mrówcza Planeta, który jest oczywiście robiony w 100% z pasji. Dziś porozmawiamy o życiu mrówek. Jak wiemy, mrówka to ścisła hierarchia. Społeczeństwo mrówek jest podzielone w wyraźny sposób na tzw. kasty, które mają do spełnienia określone role w całej społeczności. Ma to również przełożenie na rozmiary członków poszczególnych kast. Na przykład największą mrówką jest królowa, dużo większą od robotnicy. Są również nie w pełni ukształtowane gatunki, w których system kast nie jest aż tak bardzo rozbudowany i praktycznie każda samica może mieć własne potomstwo. Nie jest jednak ta właściwość wykorzystywana ze względu na to, że zaginęła by zdolność społecznego współdziałania, ponieważ każda samica zajęłaby się własnym potomstwem zamiast działać w imię dobra wszystkich. Każdy gatunek ma swój sposób wybierania samicy do rozrodu, czyli gameraty. W przyrodzie nie trudno znaleźć różne przykłady rozwiązań problemów hierarchicznych. Niektóre gatunki mrówek złożone z małej liczby osobników, maksymalnie do 100, okaleczają swoje samice zaraz po narodzinach, w taki sposób, by nie były atrakcyjne dla samców i aby zdolność do rozmnażania posiadała jedynie królowa. Po jej śmierci jej miejsce zajmuje pierwsza samica, która się wylęgnie i która od tej pory rozpoczyna okaleczanie każdej nowonarodzonej samicy. Kolejnym sposobem na pilnowanie porządku w gnieździe jest ustalenie ścisłego porządku hierarchicznego. Na szczycie stoi zawsze gamerat, a niżej poszczególni członkowie społeczności, w tym według znaczenia mrówki opiekujący się gameratem, poczwarki, piastunki, larw i jaj oraz zbieraczki pokarmu. Po śmierci gamerata jego funkcję przejmuje mrówka z niższego szczebla. Mrówki to jednak nasz mądrzy budowniczy. Mrówki żywią się pokarmem dostarczonym przez mszyce, które żerują na częściach roślin. Wysysają z nich odżywcze płyny. W zamian zapewniają swoim chlebodawcom, a ściślej sokodawcą ochronę przed drapieżnikami, owadami, które gustują we mszycach, na przykład biedronkami. Gniazdo mrówek może wyglądać różnie, w zależności od gatunku. Wszędzie jednak jest mniej więcej ten sam podział na poszczególne jego sekcje. Pierwszą z nich są komory z potomstwem, będące jednocześnie najpilniej strzeżonym miejscem w całym gnieździe. Przypuszcza się, że specyficzne warunki potrzebne do wychowywania potomstwa narzuciły ewolucyjne konieczności budowy złożonych struktur. Jedne z największych gniazd tworzą czerwone mrówki leśne. Są one budowane w ten sposób, żeby wewnątrz zawsze panowała mniej więcej taka sama temperatura. Zadanie to jest osiągnięte dzięki odpowiedniemu nachyleniu ścian kopca do promieni oraz materiałowi wypełniającemu jego wnętrze, czyli szczątkom roślin, które dostarczają ciepło w procesie rozkładu. Przeciwwagę stanowi doskonały system wentylacyjny kopca. Zdolność budowy tak złożonych i precyzyjnych działających gniazd jest przede wszystkim domeną owadów społecznych, złożonych z wielu osobników. Wśród mrówek istnieją gatunki, które skupiają się w małych grupkach i nie mają możliwości wybudowania zbyt dużej konstrukcji. Jakkolwiek również odsłoniły sukces ewolucyjny. Wykorzystują one szczeliny między skałami lub pęknięciami w betonie. Często budują gniazda wprost pod kamieniem, co zapewnia podobne warunki jak w przypadku kopca.
Bywa, że jeden gatunek zamieszkuje kopiec stworzony przez inny gatunek i przystępuje do pożerania potomstwa jego gospodarza, co oczywiście kończy się jego wyginięciem. Młode królowe są nowe na dwa sposoby. Świeżo zaplemione królowe starają się zapewnić sobie korzystne warunki do wydania potomstwa. Zakładanie nowego społeczeństwa przez królową odbywa się na dwa sposoby. Zależnie i niezależnie. Pierwszy typ jest związany z czasowym pasożytnictwem. Polega na tym, że wnika ona do społeczeństwa obcego gatunku, posiadając specjalne przystosowania do tłumienia agresji atakujących ją z początku mrówek i zabija jego królową. Miejscowe robotnice odtąd opiekują się potomstwem obcej mrówki w miarę jak wymierają. Ich miejsce zajmuje gatunek pasożyta. W końcu gniazdo powraca do jednogatunkowości, choć z innym gatunkiem. Mrówki zakładające gniazda niezależnie samodzielnie kopią w ziemi jamki, zalążki przyszłego gniazda i opiekują się potomstwem do czasów wylęgających się pierwszych dorosłych robotnic. W tym filmie byłoby to już na tyle. Jeśli Ci się podobało, to możesz zostawić lajka i suba, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!